Wałbrzyszanie sprawdzali swoją znajomość języka angielskiego podczas wielkiego testu języka angielskiego w Starej Kopalni. Test organizowany był w Wałbrzychu już po raz drugi przez Centrum Nauki Języków Obcych WW. Ubiegłoroczna edycja potwierdziła, że wałbrzyszanie zdają angielski. Średnia z poprzedniego testu mieszkańców naszego miasta to B1. Wielki test jest skierowany do wszystkich, którzy chcą sprawdzić swój poziom języka angielskiego. Udział jest bezpłatny. Do przygotowania testu używane są materiały zaproponowane przez Radę Europy i oferowane bezpłatnie przez ETS Global. Równolegle z wielkim testem prowadzone jest największe w Polsce badanie dotyczące form nauki języków obcych. W tym roku już odbywa się czwarty raz. W całej Polsce kilkadziesiąt miast bierze dzisiaj udział w takiej właśnie akcji. My robimy w Wałbrzychu po raz drugi. Akcja ma na celu promowanie nauki języka obcego, również uświadomienie potrzeby posiadania certyfikatu międzynarodowego, więc tutaj taką właśnie chcemy promować aktywność wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolic. Oficjalny certyfikat językowy daje możliwość znalezienia dobrej pracy, daje możliwość znalezienia pracy za granicą, daje możliwość studiów za granicą. Także tutaj rzeczywiście takie certyfikaty warto posiadać. Organizacja Wielkiego Testu odbywa się na dwóch poziomach. Pierwszy to poziom ogólnopolski, którego promocją, przygotowaniem i późniejszą analizą wyników zajmuje się główny koordynator. Na drugim, lokalnym poziomie Wielki Test Języka Angielskiego przygotowują w swoich miastach i gminach współorganizatorzy, czyli szkoły językowe. W naszym mieście projekt organizuje już po raz drugi Centrum Nauki Języków Obcych WW w Wałbrzychu. Jest to test wyboru. Dla dzieci test został przygotowany przez Teddy Eddy, natomiast jeżeli chodzi o młodzież i o dorosłych, mamy testy od profesjonalnego organizatora takich właśnie egzaminów, od ETS Global. I to są autentyczne fragmenty testów TOEIC i TOEFL Junior. Te testy tak naprawdę sprawdzają punktowo wiedzę uczestników, więc tak naprawdę nawet osoby, które nie znają języka dobrze, mogą sprawdzić, na jakim poziomie się obecnie znajdują, ponieważ w skali punktowej będą widzieli, czy jest to poziom A1, czy być może jest to już poziom C. Każdy uczestnik testu otrzyma informację zwrotną ze swoim wynikiem opracowanym według oficjalnej skali CEFR. Testy mają trzy warianty. Test dla dzieci w wieku 8-12 lat, 13-17 oraz osób powyżej 18 roku życia. W wałbrzyskiej edycji testu wzięli udział mieszkańcy w różnym wieku, którzy zgodnie powtarzali, że przyszli sprawdzić swoje umiejętności. Poziom był dość tak... był dość umiarkowany, był dobrze wyważony. Nie był bardzo łatwy, ale też nie był szczególnie trudny. Ja jestem na etapie bardzo takim poziomie niskim i dla mnie ten test tak troszeczkę trudny się wydawał. Ale wrażenia, ja myślę, że to jest dobra sprawa, że młodzi ludzie przede wszystkim tutaj testują, trenują, prawda, i sprawdzają swój poziom wiedzy. I to jest najważniejsze chyba i takie to najlepsze wrażenie jest chyba. Pierwszy raz w ogóle do czegoś takiego podchodziłem. Myślałem, że będzie to jednak trochę trudniejsze, może bardziej skomplikowane, coś bardziej otwartego, jakieś zadania, jednak tutaj wszystko skupiało się na takich pytaniach dosyć zamkniętych, więc mi się wydaje, że dla studentów powinien być właśnie to taki dość łatwy test. Pierwsza edycja Wielkiego Testu Języka Angielskiego odbyła się 17 czerwca 2012 roku w 35 miastach w Polsce. Ogólnopolski test potwierdził wówczas, że Polska zna angielski na poziomie B1+.